Witam serdecznie tych, którzy przybyli dzisiaj, żeby posłuchać o tym temacie. Trochę takie na tym naszym plakacie były prowokacyjne pytania, bo myślę, że dla wielu naszych rodaków takie stwierdzenie typu, że nie wszyscy dobrzy ludzie trafią do nieba albo że nie da się zasłużyć na życie wieczne, mogą być bardzo, bardzo takie kontrowersyjne, ale zaraz zobaczymy, że dokładnie tak Pismo Święte naucza. I przy okazji, słuchając tego wykładu, też poznamy te słynne takie pięć zasad reformacji, tak zwane sola reformacji. Sola to jest słowo z łaciny. I właśnie dzisiaj ten temat podejmując, odpowiadając na te pytania i na to tutaj na slajdzie, dlaczego nie można zasłużyć na życie wieczne, no i jeśli nie można, to jak wejść w posiadanie tego życia wiecznego? Dziś sobie odpowiemy. No i odpowiem właśnie stosując pierwszą zasadę reformacji, tak zwane sola scriptura, czyli tylko pismo. To znaczy, że w szukaniu wszelkich odpowiedzi Marcin Luther i protestanci sięgali do źródła. Tak? Nie do tradycji Kościoła, nie do tego, co ludzie później, no niejako siłą rzeczy trochę dodali do tego, co można wywnioskować z Pisma Świętego, ale właśnie do Pisma Świętego, do czystej nauki Pisma Świętego, no bo to przecież powinno być źródło prawdy dla chrześcijan. Boże Słowo, czyli Pismo Święte. Więc my też dzisiaj sięgniemy do Pisma Świętego, do kilku fragmentów, które mówią właśnie na ten temat, czyli zbawienia, albo życia wiecznego, albo usprawiedliwienia z grzechów, bo to są synonimy. Chodzi o to samo. Chodzi o to, żeby nie ponieść kary za swoje grzechy, ale znaleźć się w niebie, z Bogiem, żeby żyć na wieki. No właśnie, także najpierw ta śmiała teza, że nie jest możliwe, żebyśmy my byli w stanie zasłużyć sobie, czy zapracować, czy zarobić na życie wieczne, na zbawienie dobrymi uczynkami. I tak na pierwszy rzut oka to może wydawać się szokujące, bo w takiej powszechnej świadomości wiemy, że pokutuje takie przekonanie, gdybyśmy zrobili ankietę na ulicy i postawili pytanie, kto pójdzie do nieba, no to ludzie by odpowiedzieli, ten, kto zasłuży sobie. Dobrzy ludzie. Co to znaczy dobrzy ludzie? No, żyjący moralnie, robiący dobre uczynki, przestrzegający przykazań. No tacy mają największe szanse, żeby pójść do nieba, żeby znaleźć się w niebie. No właśnie. Pierwszy fragment, jaki sobie przeczytamy, nie będzie ich wiele, jest z listu świętego Jakuba. I tu czytamy takie słowa. Bo gdyby ktoś zadośćuczynił całemu prawu, a potknął się tylko na jednym przykazaniu, i tak byłby winien naruszenia całości. Ten bowiem, który powiedział, czyli Bóg, masz nie cudzołożyć, powiedział również, masz nie zabijać. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. I jesteś przestępcą w oczach Boga. I na pierwszy rzut oka to może się wydawać takie niesprawiedliwe. Jak to? Nawet biorąc pod uwagę te klasyczne 10 przykazań, których tak naprawdę większość ludzi, jakbyśmy zapytali, to na pamięć nie zna. Nawet 10 przykazań. Nawet biorąc tylko te 10 przykazań, ja wiem, że w Biblii jest ich o wiele więcej i są o wiele głębsze niż tylko nie kradnij, nie zabijaj i tak dalej. Sięgają głębiej. Ale nawet zostańmy przy tych 10. W oczach Boga, jeśli ktoś wypełnia 9, a łamie 10, któreś z tych 10, to i tak jest przestępcą. Tak? To nie ma znaczenia, że wypełnia pozostałe 9 przykazań. Wystarczy, że jednego nie wypełnia, no i jest w oczach Boga przestępcą. I zobaczmy, że nawet w ludzkim prawie jest podobne. Można całe życie żyć praworządnie, wystarczy złamać jakiś tam paragraf,
i już w oczach prawa jesteśmy formalnie rzecz biorąc przestępcami. I nie jest istotne to, że ale do tej pory całe życie ja żyłem zgodnie z prawem. Sąd powie, no to świetnie, gratulujemy, weźmiemy to pod uwagę na pewno, ale prawo zostało złamane. Ale tu, w tym momencie złamał pan prawo i prawo przewiduje konsekwencje. Być może będą łagodniejsze, biorąc pod uwagę, że do tej pory był pan niekarany i tak dalej i ma pan dobrą opinię i tym podobne, ale to nie zmienia faktu. Prawo zostało złamane i jest pan przestępcą. Wobec prawa, w oczach państwa, tak? Z Bogiem jest podobnie. I można powiedzieć, to niesprawiedliwe. To nie my ustalamy reguły gry, że tak powiem, prawda? Bóg tak postanowił i tak to po prostu jest. I to jest Boże Słowo. To mówi Pismo Święte. Jeśli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, złamałeś prawo. I to też nas chroni, słuchajcie, od takiego porównywania się z innymi ludźmi, do czego wrócimy, bo też pojęcie, kto to jest dobry człowiek. To jest pojęcie bardzo względne, bo ludzie myślą, dobrzy ludzie pójdą do nieba, ale chwila, kto to jest dobry człowiek? Według czyich kryteriów? Do tego też wrócimy. I co jeszcze bardziej naszą sytuację pogarsza, list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset, to jest kawałek tego wersetu. Drugą część później przeczytamy. Rzymian 6:23 apostoł Paweł pisze, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli zobaczmy, obojętnie jakie Boże przykazania łamiemy, wystarczy złamać jedno, w oczach Boga stajemy się przestępcami i karą, jaką nam grozi za grzech, czyli za złamanie Bożej woli, Bożego przykazania, w Bożej sprawiedliwości, w Bożym systemie jest śmierć. Oczywiście w tym ostatecznym wymiarze również, czyli tym wiecznym odłączeniu od Boga i wiecznej męce. I teraz nie chcę się wdawać, bo też ludzie mówią, to niesprawiedliwe, no to niesprawiedliwe. Przy innej okazji możemy o tym porozmawiać. Są i na to argumenty. Tak czy owak, no nie jesteśmy akurat w położeniu, żeby z Bogiem dyskutować. Tak po prostu On postanowił. Wystarczy złamać jedno przykazanie, to nas czyni przestępcami, a konsekwencją, karą za przestępstwo, za grzech jest śmierć. Ale oczywiście nie ma człowieka, który by tylko w jakiejś jednej dziedzinie swego życia nie dorastał do Bożych norm. Jest tak, że popełniamy różnorakie grzechy. Także i tak w życiu tego, że tak powiem, zbieramy sobie. Jedni mniej, drudzy więcej, ale każdy jest winien w kilku sferach. Grzeszymy myślą, grzeszymy słowem, grzeszymy czynem. Także naprawdę patrząc z Bożej perspektywy, jesteśmy naprawdę winni i naprawdę brudni w Jego oczach, moralnie. Co jeszcze komplikuje sytuację? I ten werset jeszcze dobitniej nam pokaże, że no, siłą rzeczy nie jest dla nas możliwe, żeby dobrymi uczynkami zasłużyć. Bo tak jak zobaczyliśmy z listu Jakuba, oprócz dobrych uczynków robimy też złe, czyli grzechy. A już jeden grzech skazuje nas na śmierć. Oczywiście mówimy o świadomym grzechu. Natomiast apostoł Paweł z kolei w liście do Galacjan widzimy tutaj ważny werset. Pisze tak, na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa. Polegają na uczynkach prawa, czyli polegają na tym, że przestrzeganie przez nich prawa zapewni im życie wieczne, ratunek przed karą za grzechy. Na wszystkich, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Gdyż jest napisane, przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane, czy też napisane, zapisane w zwoju prawa, czyli w Biblii, tak mówiąc krótko. Zobaczmy, teoretycznie jest możliwe dzięki dobrym uczynkom, czyli dzięki przestrzeganiu prawa, przykazań Bożych,
Jest możliwe zasłużenie sobie na życie wieczne, ale warunek jest prosty. Musielibyśmy przez całe życie nigdy nie złamać żadnego z Bożych przykazań. Bo tu jest napisane: przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co jest napisane w Księdze Prawa. Więc gdybyśmy chcieli naszą moralnością, dobrymi uczynkami, religijnością, przestrzeganiem tego, co jest napisane w Biblii, zasłużyć sobie na życie wieczne, no to taka jest Boża norma. 100% posłuszeństwa. Zero grzechu. Trwanie we wszystkim, co jest napisane, w wykonywaniu tego, co jest napisane w Księdze Prawa. No i oczywiście dobrze wiemy, że żaden człowiek na tej planecie nigdy nie osiągnie takiego stanu. Każdy coś ma na sumieniu. Każdy z nas chociaż raz w życiu zgrzeszył. A wiemy dobrze, że nie raz, prawda? I na różne sposoby. I nie ma żadnego sensu dzielenie grzechów na cięższe, lżejsze, bo w oczach Boga grzech, jeśli chodzi o istotę, o naturę, grzech to jest grzech. Oczywiście jego skutki mogą być różne w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Jedne grzechy przynoszą straszniejsze skutki, inne bardzo niewinne, może tylko dla tej osoby, która zgrzeszyła. Także na pewno jest różnica między skutkami grzechu i Bóg to też bierze pod uwagę, ale w swej istocie grzech to jest złamanie Bożego przykazania, Bożej woli. I tu w tym momencie nie ma znaczenia, jakiego przykazania i jaki to grzech, czy grzeszek, czy grzeszysko. Grzech jest grzech. Przestępstwo jest przestępstwem. Także Boża norma to jest 100%. Zobaczcie, i w tym momencie nie ma znaczenia, czy ktoś spełnia 10% tej normy doskonałości, czy 99%. Nie spełnia 100%. Dokładnie, do tego zmierzam. Do tego właśnie zmierzam. Nie ma. Tak jest. Według prawa boskiego. Tak. Tak. Według Bożego kodeksu nie ma dobrych ludzi, bo nikt w 100% nie przestrzega Bożych przykazań. Dokładnie. I dlatego właśnie, kiedy w Bożym Słowie, w Ewangeliach jest ten fragment, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, moralnie żyjący, i pyta: nauczycielu dobry, co mam robić, żeby odziedziczyć życie wieczne? To Jezus mu odpowiada: a czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden. Bóg. I dla nas może to brzmieć szokująco. Jak to? Przecież są moralni ludzie, bardzo tacy moralni, naprawdę dobrzy. No i są tacy źli, zepsuci, bandyci, przestępcy. Jak to? Nie ma różnicy? No w tym względzie nie ma. Ci przestępcy, bandyci, źli ludzie, tyrani, jacyś, okej, to są ci, którzy tam 10-5%, prawda? Ci moralni dobrzy może sięgają tam 80-90, ale to nie zmienia faktu. 100%. Jeśli chcą zasłużyć na życie wieczne z Bogiem w niebie, w Królestwie Bożym, ze świętym Bogiem, to 100% nas upoważnia. Nic mniej. Nic mniej. I dlatego Jezus odpowiada: słuchaj, tak naprawdę w 100% dobry to jest tylko Bóg, bo w Nim nie ma ani cienia grzechu, ani cienia zła. W nas natomiast, sami wiemy, grzeszymy. Grzeszymy. I zobaczcie, to nas, że tak powiem, dyskwalifikuje. To nas dyskwalifikuje. I z tego powodu właśnie protestanci twierdzą, na podstawie Bożego Słowa, choćby tych fragmentów, a jest ich więcej, że nikt nie stanie się tak dobry, tak moralny, tak posłuszny Bogu, by Bóg uznał: słuchaj, ty zasłużyłeś na to, żeby żyć ze mną w moim świętym królestwie. No nikt. Bo nikt z nas w 100% nie jest mu posłuszny. Grzeszymy. Łamiemy w takim czy w innym stopniu jego przykazania. Ale ludzie sobie myślą dalej: no ale zaraz, czy nie da się jednak
dobrymi uczynkami zadośćuczynić Bogu za grzech. No bo okej, nie oszukujmy się, no nikt nie jest doskonały, wszyscy grzeszą, dobra, to już wiemy, wszyscy są winni przed Bogiem, jeśli są uczciwi, tak, przed samymi sobą, to stwierdzą, no nie ma doskonałych, wszyscy coś tam mają na sumieniu. No ale czy to nie jest tak, że nie można jakoś tego tak przeważyć dobrymi uczynkami, odpracować u Pana Boga, zadośćuczynić? Tak sobie ludzie myślą. Ja też tak kiedyś myślałem, zanim nie zobaczyłem tych prawd, o których dzisiaj rozmawiamy. Czyli kwestia zadośćuczynienia. Może się da dobrymi uczynkami zadośćuczynić Bogu za złe, za te grzechy. I tu też sięgamy do Pisma Świętego i niestety Bóg nam nie zostawia takiej możliwości, takiej opcji. Bo choćby list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 22 werset, mówi tak. Właściwie według prawa, Bożego prawa, niemal wszystko oczyszcza się krwią i bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Nie ma przebaczenia grzechów, nie ma odpuszczenia, nie ma zadośćuczynienia za grzech. Czyli nie da się dobrymi uczynkami zapłacić Bogu za złe, za grzechy. Dlatego w Biblii nigdzie nie znajdziemy żadnego przelicznika czy taryfy, za jaki grzech, ile to trzeba, ile i jakiego rodzaju dobrych uczynków, albo które przykazania wypełnić, żeby tak jakby zmyć tą winę. Nie ma czegoś takiego. Bo zadośćuczynieniem czy zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli musi być przelana krew. Bez przelania krwi nie ma mowy o przebaczeniu. I zobaczcie, to jeszcze bardziej naszą sytuację przed Bogiem pogarsza już totalnie. Bo po pierwsze, nikt z nas w 100% nie jest Mu posłuszny, więc od razu na starcie wiemy, nie zasłużymy sobie na zbawienie. I druga rzecz, naszymi dobrymi uczynkami, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, nie zmyjemy, nie zadośćuczynimy Bogu, nie zapłacimy za nasze grzechy. Bo jedyna satysfakcja to jest krew, to jest śmierć. Chcesz zapłacić za swój grzech, musisz ponieść śmierć. Nie? Więc jeśli chcemy osobiście Bogu zapłacić za nasze grzechy, to czeka nas piekło. Bo zapłatą, czy też zadośćuczynieniem za grzech jest śmierć. Ostro. Ale tak to wygląda z Bożej perspektywy. I dlatego właśnie w tym ostatecznym znaczeniu nie ma na świecie dobrych ludzi. W porównaniu z Bogiem, z Jego doskonałością, z Jego świętością nie ma dobrych ludzi. Wszyscy są niedoskonali, wszyscy są wypaczeni, można powiedzieć. Wszyscy jesteśmy brudni w jakimś stopniu. Wszyscy jesteśmy przestępcami. I nie da się tego inaczej zmyć, zadośćuczynić niż śmiercią. Dobre uczynki nie mają tu znaczenia. I problemem nigdy nie są dobre uczynki. Dobre uczynki Bóg docenia, za dobre uczynki Bóg jest w stanie wynagrodzić w tym życiu doczesnym ludziom. I dlatego to nie jest tak, że protestanci w ogóle dyskwalifikują dobre uczynki. Nie. Warto dobrze żyć. Tak? Bo Bóg za to błogosławi ludziom w tym wymiarze doczesnym. Ale dobre uczynki nie mają żadnego wpływu na nasze życie wieczne. Nie da się kupić wiecznego życia dobrymi uczynkami. Tak, według tej zasady, że co człowiek sieje, to będzie zbierał. Tak. Ale to tylko się kończy na, jak to się mówi, na grobowej desce. Nie? Natomiast to nie ma żadnego wpływu na nasze zbawienie. Miałoby, gdybyśmy, tak jak czytaliśmy, byli bezgrzeszni. To wtedy tak. Wtedy Bóg nas z otwartymi ramionami wpuszcza do nieba, bo bezgrzeszni ludzie, tak jak ja jestem bezgrzeszny, tak i wy. Chodzicie, możecie ze mną przebywać, prawda? Natomiast niestety. I w dodatku nie ma czegoś takiego jak zmycie złego uczynku dobrym uczynkiem. Nie da się odpokutować.
odpłacić. No, dlatego wybuchła reformacja. Dlatego wybuchła reformacja, bo... Zwolnij. Tak to jest. Aha. No i teraz przechodzimy do Bożego rozwiązania, bo oczywiście to byłaby beznadzieja, gdybyśmy zatrzymali się tylko na tym, gdyby Bóg się zatrzymał tylko na tym, no to straszna sytuacja. No nikt nie byłby zbawiony, tak? Nikt nie byłby uratowany, no bo my sami nie jesteśmy w stanie sobie tego ratunku zapewnić, kupić, zasłużyć w oczach doskonałego, świętego Boga. Więc oczywiście Bóg, z racji tego, że jest miłością i chwała Mu za to, że nie jest tylko święty, sprawiedliwy, surowy, taki jest, ale to jest tylko jedna strona Jego natury. Druga strona to jest miłość. I On nas stworzył i kocha nas i wcale nie chce nas karać za nasze grzechy, ale też my nie jesteśmy w stanie Mu zapłacić, zadośćuczynić za te grzechy w inny sposób niż ponosząc karę, jeśli to tylko od nas miałoby zależeć. Więc Bóg w swojej mądrości, w swojej miłości wymyślił plan ratunkowy. Prawda? Plan ratunkowy niezależny, niezwiązany z dobrymi uczynkami, ani ze złymi uczynkami, w ogóle z uczynkami. Niezależny od uczynków. Bo gdyby był związany z uczynkami, to jesteśmy rozłożeni. Nikt z nas nie nazbiera tyle uczynków, żeby zasłużyć. Bo norma wynosi 100% posłuszeństwa. Prawda? Więc skoro nasze złe uczynki skazują nas na wieczną karę, a nasze dobre uczynki nie mają mocy, by te złe usunąć, Bóg musiał wymyślić jakiś sposób związany, niezwiązany z naszymi uczynkami, niezależny od nich, który zapewniłby nam ratunek przed tą karą śmierci wiecznej, jaka grozi nam za nasze winy. I taki plan wymyślił. Chwała Jemu, taki plan wymyślił. Możemy wrócić teraz do naszego tekstu właśnie z listu do Galacjan, 3 rozdział. Czytaliśmy 10 werset, który mówi, że przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. Ale Paweł dalej pisze od 11. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem, jest rzeczą oczywistą. Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To zaraz rozwiniemy. Czyli drogą do uzyskania przebaczenia naszych grzechów, usunięcia naszych grzechów, nie jest nasza praca, nasze zasługi, tylko nasza wiara. Ale w co, w kogo? Zaraz zobaczymy. Chodzi o wiarę. Tymczasem w prawie nie chodzi o wiarę, prawda? Chodzi o pracę. Raczej żyć będzie ten, kto przestrzega przykazań. Ale już wiemy, że nikt nie przestrzega ich w takim stopniu, żeby to zadowoliło świętego Boga. Nikt w 100% nie jest posłuszny Jego przykazaniu. Więc co? Wchodzi na scenę Chrystus. Wchodzi na scenę Chrystus, przychodzi do nas, czyli Bóg, Syn, druga osoba Trójcy Świętej, staje się człowiekiem, wciela się w Jezusa z Nazaretu, rodzi się, prawda, z dziewicy Marii i umiera na krzyżu. I na tym krzyżu płaci naszą cenę. I ta śmierć, zobaczmy dalej, 13 wiersz, Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa. Od przekleństwa prawa, czyli od kary śmierci. Bo to prawo nakłada na przestępców. Karę śmierci. To jest przekleństwo. Chrystus wykupił nas od przekleństwa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. I wiemy, na jakim drzewie Jezus zawisł, prawda? Na drzewie krzyża. Na Golgocie. Czyli zobaczmy, Bóg wymyślił plan. Genialny plan. Wymyślił zastępcę. Prawda? Że nam się należy za nasze grzechy kara śmierci. Tej kary nie unikniemy, ani nie wykupimy się od tej kary sami. Nie jesteśmy w stanie, jesteśmy zbyt grzeszni, słabi. Więc Bóg stał się jednym z nas, stał się człowiekiem,
staje się przez to, stał się naszym reprezentantem ludzkości, człowiekiem doskonałym i wziął na siebie nasze winy, nasze grzechy, nasze przestępstwa wobec Boga. Tak jakby powiedział: Boże, to wszystko, co te nasze stworzenia zrobiły złego, wbrew nam, obrażając nas, poniżając nas, grzesząc przeciwko nam, to wszystko przypisz mi, tak jakbym to ja to zrobił. Całe zło ludzkości przypisz mi, chociaż sam był niewinny, jak wiem, był bez grzechu. O właśnie, jedyny człowiek, jakiemu się udało osiągnąć 100% posłuszeństwa, jedyny człowiek, który spełnił ten warunek, że wytrwał w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa, to jest Jezus. On nigdy nie zgrzeszył. On miał 100% posłuszeństwa. A pomimo to wziął na siebie nasze przestępstwa, będąc niewinnym, i te wszystkie przestępstwa, cały grzech ludzkości, moje grzechy, wasze grzechy, grzechy całego świata, Bóg, Ojciec, przypisał swemu niewinnemu Synowi. Bo On się na to zgodził, z miłości do nas. I to swego Syna na krzyżu Golgoty Bóg Ojciec ukarał. Na Nim wywarł gniew. To Jezus poniósł śmierć, bo zapłatą za grzech, jedyną zapłatą za grzech jest śmierć. Nie dobry uczynek, śmierć. I dlatego Jezus musiał umrzeć, inaczej byśmy nie mieli żadnej nadziei na zbawienie. Bo jest kara śmierci. Więc wracając znów, jeśli ja chcę osobiście zapłacić Bogu za moje winy, za zło mego życia, no to idę do piekła i tam będę płacił. Ale Bóg mnie kocha i nie chce mnie tam wrzucać, nikogo z nas. Więc co? W osobie Jezusa sam na siebie bierze nasze winy i za te winy ponosi ustaloną przez samego siebie karę, czyli śmierć, mękę, cierpienie, odłączenie od Boga. To Jezus przeżył na krzyżu Golgoty. Czyli wziął to przekleństwo w postaci kary śmierci, gniewu Boga, wziął na siebie. Czyli krótko mówiąc, za moje przestępstwa zapłacił Jezus. Zapłacił Jezus. I to można przyswoić. Prawda? Zaraz powiemy jak. Czyli na krzyżu dokonała się, na krzyżu Jezus złożył doskonałą, pełną ofiarę, zastępczą ofiarę, zapłatę, karę za nasze grzechy. Doskonałą. Za grzech całego świata. Ludzi, którzy żyli przed Nim, w okresie Jego życia, po Nim, aż do końca świata. Cała ludzkość jest objęta tą zastępczą ofiarą. Jezus poniósł karę za wszystkich ludzi. Czyli zobaczcie, w ten sposób, dzięki krzyżowi, Bóg pozostaje święty i sprawiedliwy, bo kara za grzech się dokonuje, tak? Kara śmierci jest wykonana na człowieku, prawda? Więc wszystko w porządku. Bóg wykonał karę śmierci na człowieku i tu jest zaspokojona Jego sprawiedliwość, Jego świętość, Jego sprawiedliwy gniew, wyładował go na człowieku, a z drugiej strony jest zaspokojona Boża miłość. Bo nie umiera przestępca, tylko umiera jego zastępca, którego Bóg później wzbudza z martwych, bo przecież on faktycznie nie był winien, tak? On wziął na siebie nasze winy, za te winy przecierpiał tyle, ile Bóg uznał, i dlatego Bóg wzbudził swego bezgrzesznego Syna z powrotem z martwych. Ale ten krzyż, ten Syn poniósł autentyczną, prawdziwą karę za grzech ludzkości. Tak jakby sam był grzesznikiem, chociaż nie. Zobaczmy, jaki geniusz. I to jest serce Ewangelii, serce dobrej nowiny. Za twoje grzechy, za moje grzechy zapłacił Boży Syn. Karę, która mi się należy za moje zło, poniósł Jezus Chrystus. Jego Bóg ukarał zamiast mnie. Dlaczego? Bo ja bym sam nigdy sobie nie zasłużył na to przebaczenie. Prawda? Bo jeśli ja miałbym za to sam osobiście płacić, to musiałbym pójść do piekła. A Bóg mnie nie chce skazywać i nikogo, żadnego człowieka nie chce na to skazywać. Więc przygotował nam Zbawiciela.
Jezus nas jest w stanie uratować od kary za nasze grzechy, bo tą karę już poniósł. Tą karę już zapłacił. I teraz tak, idąc dalej. Wracamy do tego wersetu z Rzymian 6 rozdziału. Rzymian 6:23 i tu jest druga część tego wersetu. Bo przeczytaliśmy pierwszą. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Czyli zobaczmy, karą, zapłatą, zadośćuczynieniem za grzech jest śmierć i nie da się zasłużyć na to, żeby uratować się od tej śmierci. Więc przychodzi Jezus, tą karę ponosi zamiast nas i dzięki temu Bóg, Ojciec, jest w stanie nam ofiarować w prezencie z łaski. A łaska, jak wiemy, to jest niezasłużona przychylność, niezasłużona dobroć. Ktoś na coś nie zasługuje, jest niegodny, ale my obdarowujemy go tym dobrem. Dokładnie to samo dla nas zrobił Bóg. Nie zasługujemy na życie wieczne, nie zasługujemy na to, żeby przebywać ze świętym Bogiem w niebie. Zasługujemy tak naprawdę na karę, zasługujemy na piekło. Ale Bóg nas pokochał, własnego Syna ukarał za nasze grzechy i w ten sposób Jezus zapłacił za nasze zło, więc Bóg może nam w prezencie dać przebaczenie i życie wieczne. Bo to już jest zapłacone. Ktoś za mnie zapłacił, prawda? Ktoś poniósł za mnie cenę i teraz Bóg może mi dać to i powiedzieć, słuchaj, ktoś inny zapłacił za twoje życie wieczne. Ktoś inny zapłacił, żebym ja mógł ci przebaczyć. Więc w prezencie możesz otrzymać życie wieczne, bo nigdy na to nie zasłużysz. Możesz to tylko przyjąć. Można powiedzieć, i Biblia takiego porównania używa, jak żebrak, który nie ma nic i może tylko wyciągnąć rękę i liczyć na łaskę, że ktoś mu da. I dokładnie w takiej sytuacji duchowo jesteśmy przed Bogiem. Nie stać nas na kupienie sobie przebaczenia grzechów. Nie stać nas na zasłużenie sobie na życie wieczne. I Bóg to doskonale rozumie i wie. Dlatego sam w osobie swego Syna, w osobie Chrystusa zapłacił za nasze zbawienie. Jezus poniósł karę. To jest niesamowite. No właśnie, i można to przyjąć. Widzimy więc, że są dwie drogi. Jedna błędna, czyli droga zasługi. Muszę zasłużyć na Bożą miłość, muszę zasłużyć na Boże przebaczenie, muszę zapracować na życie wieczne. Już wiem, że to jest droga donikąd. Nikt nie jest w stanie tego zrobić, bo jesteśmy grzeszni, niedoskonali. Dlatego Bóg wymyślił drogę inną. Możesz przyjąć moją łaskę, jeśli żałujesz swoich grzechów. Jeśli rozumiesz swoją grzeszność, małość, nieposłuszeństwo, bunt wobec mnie, jeśli tego żałujesz i nie chcesz już tak żyć, świetnie. To ja ci jestem gotów przebaczyć i w prezencie dać ci zbawienie. Coś, na co nigdy byś nie był w stanie zasłużyć. Człowiek staje przed decyzją. I stąd wzięła się druga zasada reformacji, odkryta przez reformatorów. Sola gratia. Czyli tylko łaska. Tylko łaska Boża jest w stanie nas uratować od kary za grzech. To jest tylko z łaski Bożej. Nikt z nas nie jest tego godzien. Nikt z nas na to nie zasłuży. Ale Bóg okazuje łaskę i mówi, chcę ci dać za darmo coś, na co nie zasługujesz. Czy weźmiesz? Prawda? Jak więc można tą łaskę przyjąć, skoro życie wieczne jest niemożliwe do kupienia sobie. Jezus już za nie zapłacił, więc ono jest dla nas do wzięcia, jako dar Bożej łaski. Jak można ten dar przyjąć? Jak mogę przyjąć przebaczenie grzechów od Boga? Jak mogę przyjąć zbawienie, usprawiedliwienie, życie wieczne? To są synonimy. Jak mogę mieć pewność, że chociaż nie zasługuję, to jednak będę żył z Bogiem po śmierci na wieki wieków w Jego Królestwie Nowej Ziemi, w nowym niebie z Nim, chociaż nie zasługuje. Jak przyjąć ten prezent, to życie wieczne? Tu już ruszyliśmy, już wcześniej widzieliśmy. Przez wiarę. Przez wiarę. I ostatni werset na dziś.
List do Rzymian, 3 rozdział, trochę dłuższy fragment, ale on pięknie, pięknie podsumowuje to wszystko, co do tej pory dziś sobie właściwie powiedzieliśmy. I tutaj apostoł Paweł pisze tak, pod natchnieniem Ducha Świętego. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża. Zobaczmy, niezależnie od prawa, od przestrzegania prawa, od stopnia, w jakim je przestrzegamy, czy łamiemy, w ogóle to nie wchodzi w grę, bo nikt i tak w 100% go nie wypełnia. Więc niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków, czyli przez pisma Starego Testamentu. Bo jak wiemy, Biblia się dzieli na Stary i Nowy Testament. Jest to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Czyli Bóg mnie może ogłosić, chociaż jestem grzeszny, brudny, jestem przestępcą, Bóg jako sędzia może mnie ogłosić uniewinnionym, usprawiedliwionym na pewnej podstawie. Na podstawie tego, czy ja wierzę w Jezusa, czy nie wierzę. I teraz dalej. Jest to sprawiedliwość oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze, w prezencie. Usprawiedliwienie, życie wieczne, zbawienie. Życie to jest to samo. Z Jego łaski i dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Chrystus nas, tak jak mówiliśmy, wykupił od kary za grzech, biorąc tą karę na siebie. On poniósł śmierć, zastępczą śmierć. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego można skorzystać przez wiarę. Jest ono w Jego krwi. To Jezus przelał krew, czyli poniósł śmierć, męczeńską śmierć, oddzielenie od Boga w nasze miejsce, zamiast nas, przestępców, grzeszników. I teraz jak ja mogę z tego prezentu kupionego przez Jezusa za taką cenę skorzystać? Przez wiarę. Czyli muszę świadomie uwierzyć, uznać Jezusa jako za mojego ratownika. I problem jest taki, że wielu ludzi, a zwłaszcza religijnych, tych, którzy starają się jakoś tam moralnie żyć i przestrzegać przykazań i dobrze czynić innym ludziom i w ogóle, oni mogą mieć z tym problem, bo ja też tak kiedyś żyłem. Bo człowiek, który tak naprawdę stara się zasłużyć sobie na zbawienie, to robi z siebie swego własnego Zbawiciela. Czyli tym moralnym życiem wysyła Bogu taki komunikat. Boże, ja sam siebie uratuję od kary za grzech. Ja będę swoim własnym Zbawicielem. Podczas gdy Bóg wyraźnie mówi, nie dasz rady sam siebie zbawić. Nie dasz rady sam siebie uratować za grzech. Nie dasz rady. Musiałbyś być bezgrzeszny. Już za późno na to. Tak? Już tyle nagrzeszyłeś. Nie odkupisz swoich win. Nie zbawisz sam siebie. Więc ja zapewniłem Zbawiciela. To jest mój Syn. Bóg Syn, Jezus Chrystus. On zapłacił. On poniósł twoją karę. I teraz jeśli Jemu zaufasz, jeśli w Nim złożysz swoją wiarę co do życia wiecznego, jeśli uwierzysz w tą wspaniałą prawdę, że Jezus już na Golgocie poniósł karę za twoje grzechy, to czytamy tutaj. Taka osoba zostanie przez Boga usprawiedliwiona, czyli ogłoszona niewinną. Czyli jeśli ja świadomie zaufałem, uwierzyłem w Jezusa jako swojego ratownika przed karą, swojego Zbawiciela, to kiedy stanę przed Bogiem na sądzie, Bóg powie, słuchaj, byłeś grzesznikiem, ale nawróciłeś się, upamiętałeś się, żałowałeś tego i uchwyciłeś się mego Syna. Całą swoją ufność co do życia wiecznego oparłeś na Nim, na Jego ofierze, na Jego zastępczej śmierci. Po prostu uwierzyłeś, że On za Ciebie zapłacił. I to Cię ratuje. I to jest Twój bilet do nieba. Inaczej byś nie zasłużył. Uchwyciłeś się tej osoby, uchwyciłeś się wiarą i ufasz tej osobie, która zamiast Ciebie zasłużyła, bo zamiast Ciebie zapłaciła za Twoje grzechy. Wierzyłeś w Niego, ufałeś Mu, polegałeś na Nim,
Świetnie. Dlatego wchodzisz, chociaż nie jesteś tego wart. Ale trzymałeś się tego, kto zamiast ciebie zasłużył. Rozumiemy? I to jest sedno wiary. I zobaczmy, wiara, która może przynieść mi, grzesznikowi, zbawienie, to jest coś więcej niż uznanie w głowie, że był taki ktoś jak Jezus z Nazaretu, był nawet Bożym Synem, Bogiem w ludzkiej postaci, żył, nauczał, czynił cuda, można o nim czytać w Ewangeliach, tak, był taki ktoś, nawet umarł na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Nawet może i za moje umarł. Ale ja nadal nie na nim polegam, nie na jego ofierze, tylko ja nadal polegam na sobie. Ja uważam, że swoimi dobrymi uczynkami zapłacę Bogu za moje zło. Zobaczmy. Można wiedzieć, że Jezus umarł za moje grzechy, ale można nie polegać na Nim jako na swoim Zbawicielu, tylko wciąż polegać na swojej dobroci, która w oczach Boga jest tak dziurawa, tak śmieszna, że tylko Bóg wie, jak bardzo. Prawda? I stąd właśnie reformatorzy odkryli kolejne zasady reformacji. Sola fide, czyli tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez zaufanie Jemu jako swojemu Zbawicielowi, człowiek może zostać zbawiony i będzie zbawiony. To jest obietnica Boża, prawda? Stąd zobaczmy, co z tego wynika. Żyjąc tu, na ziemi, ja mogę mieć pewność, co będzie ze mną po śmierci. Tej pewności nie miałem, kiedy byłem człowiekiem religijnym, czyli polegającym tylko na swoich dobrych uczynkach, moralności, przestrzeganiu przykazań. Nie miałem tej pewności. Ja miałem nadzieję, że może właśnie te dobre uczynki przeważą złe. W ogóle nie wiedziałem, że to nie wchodzi w grę. Nie będzie żadnej wagi, tak? Dobre uczynki nie przeważą złych. Prawda? I tu jest sedno sprawy. Człowiek religijny myśli, że zasłuży. Dopiero kiedy Bóg nam otworzy oczy, ale otworzy, kiedy słuchamy prawdy, sięgamy do prawdy Bożego Słowa, to wtedy doszedłem do zrozumienia. Ja muszę przestać wierzyć w siebie, bo ja wierzę w siebie jako swojego Zbawiciela. Ja myślę, że ja dam radę. A tutaj odkryłem, nie dam rady, jestem do niczego. Jestem winny. Na co ja zasługuję, to tylko tak naprawdę na karę piekła. Ale chwała Bogu, Jezus tą karę wziął na siebie, więc ja się chwytam Jezusa. Na sobie już nie polegam. Polegam na Jezusie. I jedyny mój argument przed Bogiem w odpowiedzi na pytanie, słuchaj, dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba, grzeszniku? Odpowiedź jest prosta. Boże, bo ja polegam na Twoim Synu. On przecież za mnie zapłacił, tak? No tak. Amen. Wchodzisz. I dlatego Jezus, chodząc po ziemi w Ewangelii Łukasza, choćby 6 Jana, Ewangelia, 6 rozdział, powiedział takie słowa. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Krótkie, definitywne zdanie. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Dopóki wierzysz w siebie, nie masz życia wiecznego. Nie będziesz go miał. Jak uwierzysz we mnie i będziesz na mnie polegał jako swoim Zbawicielu, masz życie wieczne i nie musisz się zastanawiać. Ja ci gwarantuję, bo ja kupiłem dla ciebie to życie wieczne. Prawda? I to jest dobra nowina, więc tylko przez wiarę w Jezusa i Jego zastępczą śmierć my możemy uzyskać wyrok uniewinniający, życie wieczne, zbawienie i Bóg to obiecuje tym, którzy wierzą w Jezusa. Przestali wierzyć w siebie. I za tym idzie kolejna zasada. Solus Christus, czyli tylko Chrystus jest Zbawicielem. Tylko Chrystus nas jest w stanie uratować od kary za grzech. Bo tą karę już poniósł na Golgocie. Więc tylko On może mnie uratować. Ja sam siebie nie uratuję. No i ostatnia zasada stąd się wzięła. To jest podsumowanie. Soli Deo Gloria, więc tylko Bogu chwała za nasze zbawienie. On wymyślił plan ratunkowy, niezależny od naszej moralności, bo i tak jest niewystarczająca, niezależny od naszego posłuszeństwa przykazaniom, bo i tak nie jest takie, jakiego Bóg oczekuje, nigdy nie będzie.
niezależnie od naszej tam religijności, bo i tak jest dziurawa, śmieszna, niezależnie, Bóg wymyślił plan. Po prostu Jezus poniósł karę za wszystkie nasze grzechy i można to przyjąć, przyjmując Jego świadomie, wiarą, jako swojego Zbawiciela. I oczywiście to zmieni życie takiego człowieka, kto świadomie Chrystusa jako swego Zbawcę przyjął, wierzy w Niego, polega na Nim. Oczywiście z wdzięczności za życie wieczne chce żyć w posłuszeństwie, tak? Chce Go kochać, tym bardziej. I dlatego zaczyna żyć prawdziwie w posłuszeństwie i w dobrych uczynkach. Więc dobre uczynki można podzielić na dwie kategorie. Dobre uczynki, które ludzie wykonują przed zrozumieniem tych prawd, o których mówimy, czyli one są taką jakby formą monety, za którą mają nadzieję kupić sobie życie wieczne. I te uczynki niestety takiej mocy nie mają, nigdy nie miały, nigdy nie będą mieć w Bożych oczach. Ale po nawróceniu, po przyjęciu Jezusa jako swojego Zbawiciela, po zaprzestaniu prób zbawiania siebie samego, powstają nowe dobre uczynki, które już nie są formą kupienia zbawienia, ale odwdzięczenia się za zbawienie. A to jest zupełnie inny świat, prawda? To jest zupełnie inna płaszczyzna. Także podsumowując, kochani, to są odpowiedzi na te pytania, które zawarliśmy na tym naszym plakacie. Dlaczego nie da się zasłużyć na życie wieczne? Bo się nie da, bo musielibyśmy być bezgrzeszni, a nikt z nas nie jest. Dlaczego nie wszyscy dobrzy ludzie pójdą do nieba? Bo dobry jest tylko jeden Bóg. Dobry jest tylko jeden Bóg. I do nieba wejdą tylko ci, których On ogłosi dobrymi. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, że się opamiętali, żałowali za swoje grzechy, postanowili, nie chcemy już tak żyć, Boże, chcemy żyć dla Ciebie. I drugi krok, uwierzyli w to, że Jezus za nich zapłacił i przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Polegają na Nim dzisiaj, każdego dnia. Takich ludzi, takich grzeszników Bóg uniewinnia i ogłasza dobrymi, usprawiedliwionymi. I tacy wejdą do Jego Królestwa. Czyli zobaczmy, nie ci, którzy zasłużyli, bo nikt nie zasłużył, tylko ci, którzy przyjęli zasługi Jezusa, przyjęli Jezusa jako swojego Zbawcę, bo On za nich zapłacił. I każdy człowiek stoi przed decyzją, co zrobi z Jezusem Chrystusem, prawda? Z tą ofiarą, przyjmie czy odrzuci. Ja kiedy to zrozumiałem, kiedy Bóg mi na to otworzył oczy, powiedziałam prostą modlitwę. Boże, dziękuję, że to zrozumiałem. Przepraszam Cię za to, że jestem grzesznikiem, chociaż myślałem o sobie całkiem dobrze, prawda? Dziś zrozumiałem, Panie, jestem grzeszny, zasługuję tak naprawdę tylko na piekło, ale zrozumiałem też drugą rzecz. Twój Syn to piekło poniósł zamiast mnie. Twój Syn poniósł moją karę. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Boże. Przyjmuję Ciebie jako swego Zbawiciela. Na Tobie polegam. Dziękuję, że dałeś mi życie wieczne. Dziękuję, że zapłaciłeś za moje grzechy. Od tej pory chcę żyć dla Ciebie. I moje życie się zmieniło. I podejrzewam, że wielu z Was, tak, którzy to przeżyli. Także, kochani, to są właśnie te zasady reformacji wychodzące z Pisma Świętego. Ale tu tak naprawdę nie chodzi o reformację, tu chodzi o wieczny los każdego z nas. On zależy tylko od Jezusa. On zależy od tego, czy świadomie polegasz na Nim, czy polegasz na własnej religijności, dobroci, świętości. To jest droga donikąd, tylko Jezus jest sposobem na zbawienie. Musisz Go przyjąć, musisz uwierzyć w tą dobrą nowinę. Decyzja jest Twoja. To tyle na dziś.